Straty na niektórych plantacjach sięgają nawet 100% i niestety rolnicy będą zmuszeni je po prostu na nowo zaorać i uprawić. Ze wstępnej kontroli Komisji Odpowiedzialnej za Oszacowanie Strat wynika, że zniszczonych zostało blisko 2000 hektarów upraw, w tym 1300 hektarów pszenicy oraz około 700 hektarów rzepaku. A to jeszcze nie koniec złych wiadomości dla rolników. Dodatkowy jakby minusem tego roku jest to, że na terenie naszej gminy jest również sucha wiosna i te uprawy, które przezimowały i w niezbyt dobrej kondycji, mają uszkodzone systemy korzeniowe. W tej chwili ta susza jakby nasiliła, że te rośliny zaczynają obumierać i rolnicy jeszcze nam zgłaszają, że w dalszym ciągu będą musieli zaorywać uprawy. W związku z tak dużymi stratami w plonach burmistrz miasta wraz z Radą Miejską wystosowali apel do ministra rolnictwa. Pan minister na apel nie tylko naszej gminy, ale praktycznie dużej części gmin na terenie całego kraju ogłosił taką informację, że będzie udzielana ta pomoc rolnikom, również taka finansowa do zaoranych gruntów. Będą się rolnicy mogli zgłaszać do 1 czerwca do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem o dopłatę o 100 zł na zakup materiału siewnego. Wciąż rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane złym przezimowaniem upraw, mogą zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu z wnioskami w sprawie oszacowania strat w ich uprawach.